Nadszedł czas na kolejny krok. Ewa jest piękną kobietą, ale zachowanie jej byłego męża pozbawiło ją wiary w siebie i dało przekonanie, że jest nieatrakcyjna. Kilka prostych zabiegów sprawi, że Ewa spojrzy na siebie raz jeszcze w nieco innym świetle. Czekam i czekam na ciebie, ale domyślam się, że masz bardzo zajęte dni teraz, prawda? I intensywne. Jak się w tym wszystkim odnajdujesz? Tak mi się dzisiaj podobało. Czułam się tak szczęśliwa. Dawno tak nie było. To jest bardzo ważne, żebyś wygospodarowała dla siebie taki fragment z tygodnia chociażby, żebyś mogła poczuć, że inwestujesz coś we własne szczęście. Masz rację. Muszę coś dla siebie zrobić. Ja ciebie będę pilnować, dobrze? Dobrze. Takie pilnowanie mi bardzo pomogło. Kiedy podeszłam pierwszy raz pod odchudzanie, bo bardzo źle wyglądałam, był taki moment, po długim, długim leczeniu byłam bardzo słaba. Mój kumpel z pracy powiedział do mnie tak: księżniczko, ty chcesz z księciem być na scenie, spójrz na siebie, dno. Wow, ale słuchaj, jestem mu tak wdzięczna, będę cię pilnował, dostaniesz trenera, będę do ciebie dzwonił, będę cię motywować. Nie udało mi się stać młodszą od Krzysztofa Ibisza, ale zbliżam się do tego wieku. Natomiast wiesz, to była taka przyjacielska, fantastyczna postawa, bo najpierw było mi bardzo przykro, ale on to zrobił, wiesz, w najlepszej wierze. I uwierz mi, że to zaczęło przynosić efekty. Dzwonił, sprawdzał, dajesz radę, nie poddajesz się, jesteś w tym, czy cię w tym nie ma. Ale zanim to nastąpi, będziesz miała moment tylko dla siebie. Niestety tak się zdarza, że bardzo często zapominamy o sobie, że nie mamy na to czasu, że jesteśmy zbyt zajechane przez życie. I dlatego potrzebny jest ktoś, kto powie: spójrz w lustro, i zobacz, jaka jesteś piękna, a resztę my zrobimy.